oni zaglądają do okna im. Klasyka hiszpańska. Hello, hola! Dzisiaj witam Was z Betren. Betren jest to wioska położona obok wieji, w której nagrywałem ostatni film. Tutejsza architektura oczywiście też jest z kamienia. No i mają tu koniki. Oczywiście, jak to w Hiszpanii, ciasne uliczki, klasyka i wieża z dzwonami, co jest charakterystyczne w tych pirenejskich wioskach. Wokół niej znajduje się cmentarz. Tutaj kranik. Też klasyka. Akurat nie działa. Ciężko się przecisnąć. Żeby mnie tu nie zamkli. Ale by był. No niestety do wieży nie wejdę. A już myślałem. Ładny ten cmentarzyk, taki malutki pequeño po hiszpańsku. Oczywiście, jak to w Hiszpanii, zabudowa jest gęsto postawiona i sąsiedzi zaglądają sobie do okien. To chyba dlatego te okna są tak pozasłaniane. Tutaj jakiś hotel. Kamiennym stylu, zupełnie odmiennym od polskiego, który jest drewniany. Piękny jest. No nie bój się. Betren to naprawdę nieduża wioska. Tak więc teraz przemierzymy wieję i udamy się do Gauszak. Jest to kolejna arcyklimatyczna, piękna wioska pirenejska. I znajduje się ona tam. Albo tam. To właśnie z tego kadru fajnie widać to, co wspominałem w pierwszym filmie, że te wioseczki są niewielkie i tak fajnie rozsiane po górach. Coś pięknego.
Ojoj, zaraz pancio wróci. Oto flaga Val d'Aran, czyli doliny Aran, w której się znajduję. Tutaj też mają koniki. Tymczasem ja jestem na wejściu do Gałszak. I jak to w pirenejskich wioskach, tak też w Gałszak znajduje się kościółek. Co tam się dzieje? Znajduje się kościółek z wysoką wieżą widoczną z wielu kilometrów. Nie wiem, co tam się dzieje. Ciekawe, czy ten kościół jest otwarty. Niestety. Ale podejrzewam, że niewiele różni się w środku od tego kościoła w Wiej, w którym byłem w pierwszym filmie. Pięknie. Tutaj nawet palmę mają. La Palmera. Palma, a w tle ośnieżone szczyty. Coś pięknego. No i oczywiście w Gałszak także dominuje kamienna architektura. Oczywiście te domy, te nowe domy, są budowane już po dzisiejszemu, co widać tutaj. A z szacunku do tradycji po prostu są obijane tymi kamieniami z zewnątrz. Ten budynek to już jest po prostu. No coś pięknego. No, stromo tutaj, co widać. Po tym skosie, do tego wąsko, a oni tu jeżdżą samochodami. Tam oto w chmurach skrywa się masyw górski Maladeta. Do tego masywu należy Pico de Aneto, który jest najwyższym szczytem Hiszpanii. Jego wysokość to
3404 metry. Także no trzeba znać się na rzeczy, żeby chodzić po tak wysokich górach. Tutaj oto panorama wiei. Ta droga zaś prowadzi przez góry oczywiście, ale w pewnym momencie wcina się w głąb góry, no i biegnie tunelem. Tunel ten ma długość ponad 5,5 km. Także no, mając klaustrofobię, to podróż przez ten tunel może być nieprzyjemna. Na granicy hiszpańsko-francuskiej jest jeszcze jeden tunel, jeszcze dłuższy. Tamten przekracza 8. Dobrze mówię? Dobrze. Ponad 8 kilometrów. Tutaj w ogóle Gałszak i te dalsze niewielkie wioski położone na zboczu tamtego masywu, no to mają fantastyczny widok na Maladetę i z tegoż powodu ja nie chcę wiedzieć, ile kosztuje tam ar działki. Bo u nas w Bieszczadach widokowe działki, na przykład w Strzebowiskach, w najpiękniejszej wsi, to te ceny po prostu ocierają się o kosmos. A tutaj w euro. Oto dotarłem do Kasału. O, pięknie kwitnące kwiaty i oczywiście kościółek. Jak się okazuje, tutaj też jest nieduży cmentarz. Być pochowanym w miejscu z takim widokiem. Bardzo ciekawy grób. Ten budyneczek jest se vende, czyli na sprzedaż. Bierę, płacę banknotami z eurobiznesu. Masa pieniędzy poszłaby w remont. Budynek jest strasznie zaniedbany. Ale wyobraźcie sobie, 13 rano, pobudka, wychodzę z kawą, wchodzę w tę piękną uliczkę i mam taką panoramę Pirenejów.
No spójrzcie. Oni zaglądają do okna im. Klasyka hiszpańska. No dobra, tutaj moja dzisiejsza wycieczka się kończy. Nawet widać po śladach opon, że samochody tutaj też zawracają. Wyżej żadnej wioski już tutaj nie ma. Przynajmniej nie na tym zboczu. Tam oto pięknie widać Dolinę Aran. Tam za wieżą panorama wieje. I tam daleko, kilka kilometrów stąd, Betren, gdzie zacząłem dzisiejszą wędrówkę. O, o tam. Nie, to śnieg pokazałem. Tutaj. O, a tak mniej więcej. Na filmie tego nie widać, ale o, ludzkim okiem stąd rzuca się w oczy tamta wieża obok cmentarza. I co? No ta, na fajnej wysokości jestem. Kasał położony jest dość wysoko. Tak patrząc w dół, jestem na wysokości może góry Jasło w Przysłupiu. Także no panorama jest, jak widać, no słów brakuje. Tak więc wracam. Fotki napstrykane. I co? Dzięki, pozdro i tymczasem.